Many. No dobrze, my korzystamy. No. Aha, jeszcze jedną rzecz chcę opowiedzieć, bo w zeszłym roku byłem na wakacjach z synem i jeszcze takim troszkę siostrzeńcem, to się nazywa fachowo, tak? I miałem egzamin ze znajomości terenoznawstwa. Byliśmy w lesie, oczywiście z mapą. Mapę kupiłem najlepszą, jaka mogła być. I okazało się, że mapa jest niedokładna. Tak? Brakuje kilku fragmentów lasu. No i to, co widziałem, to powoli zachodzące słońce. Niestety komórki nie miałem i GPS-u. Więc pozostało wykorzystać wszystkie zdobyte doświadczenia, żeby tą młodzież mojego 9-letniego syna i tego starszego wyprowadzić z tego lasu. Udało się. Znalazłeś mrowisko? Tak, również mrowisko. Super, świetnie. Dziękuję. Pani Reczliwa. Ja mam na sobie taki... Masz coś wspólnego z Terkozem? Ja mam taki trochę ciężar, ale bardzo taki pozytywny, którym chciałbym się podzielić. Mianowicie ja, jak skończyłem 18 lat, poznałem Bogusia Szyterli, który miał lat 43, a kiedy on zmarł, ja miałem lat 43, znaliśmy się 25 lat. A Bogdan był komendantem Terkoza długo, zresztą po tobie chyba bezpośrednio. W każdym bądź razie, tak jak słucham tych opowieści, to myślę sobie po pierwsze tak, że to, że tak mocno trwam przy tym harcerstwie, to jest właśnie odwrotnie do twoich doświadczeń. Otóż ja mam mojej drużyny, który daje dowód, że to harcerstwo dzisiaj jest właśnie świetne. To znaczy, ja nie wiem, co się stało, ale to tak jak z kinami, że na nowo ludzie zaczęli chodzić do kina, tak samo chyba na nowo ludzie zaczynają do tego harcerstwa wracać. Ja akurat spotykam mnóstwo fajnych drużyn i fajnych młodych ludzi i oni niejako oddają mi ten power, więc w ogóle wspomnień mam ogromnie dużo. Ja nie wiem, czy ja tu pracowałem w gruncie rzeczy, bo ja w 89 roku, pół roku mieszkałem w Szwecji i zaspokoiłem moje życiowe potrzeby finansowe i do dzisiaj w zasadzie jestem ekonomiczny bardzo, więc harcerstwo traktuję jak wszyscy młodzi ludzie, których słuchałem, bo myśmy mieli 55-lecie szczepu, to młodych ludzi pytano, czym jest dla nich szczep czy drużyna, to nie wszyscy mówią, że całym życiem. Ale rzeczywiście tak jest, że w różnych okolicznościach ludzie do tego całym życiem nawiązują. Wiem, że taki ruch był w ogóle przez jakiś czas. W każdym razie, co pamiętam? No na pewno pamiętam Maćka, Agnieszkę i faktycznie te dzieciaki, to co tutaj mówicie, to mi się wiele rzeczy przypomina. No Bogusia Szyterlego z całego tamtego okresu, ja mam 24 godzin nagrań z Bogdanem i jest tam dużo również wspomnień o Terkozie, więc powiem od razu tak, że ja ostatnie 3 tygodnie spędziłem po bardzo takim wielkim stresie, bo przygotowywaliśmy Kongres Mediatorów Gospodarczych właśnie przy okazji Forum Ekonomicznego w Krynicy, ale wiem, że to, co mnie najbardziej cieszyło, to, że na następny dzień wsiądę i z tej Krynicy przyjadę prosto tutaj. To znaczy całkowicie zesytowana głowa, pozapominałem wiele rzeczy, a teraz jak słyszę te opowieści, to zarówno te, powiedzmy, naznaczone daleką przeszłością, gdy ja byłem jeszcze młodym harcerzem, wspomnienia, łącznie z tym, że mi się przypomniało takie nagranie Juliana Nutkowskiego, naczelnika ZHP, który wypowiadał się przy okazji stanu wojennego. Tak mi teraz przyszło do głowy takie wspomnienie. Ale rzeczywiście pamiętam ten czas, Jacek o tym wspominał. Był taki kurs, zresztą Marek, nie wiem, czy pamiętasz, to się nazywało Teatr Poszukiwań. Ty masz ładne zdjęcia z skrypy, jako amant. Amant? I to akwarium, które tutaj, nie wiem, czy ono jest dalej, no było absolutnie legendarne. Rzeczy, które tam się działy, były rzeczywiście niesamowite. I nie wiem dlaczego, ale mi się wkuł w pamięć, może dlatego, że jest dużo zdjęć z tamtego roku akurat, jak to był właśnie Stefan Mirowski i była Wanda Czarnota. I dużo osób wtedy takich dość ważnych się pojawiło. Natomiast pamiętam Bogusia też w takim okresie, on w sumie dostał misję likwidacji szkoły. No więc to było takie lekko minorowe i dla mnie Perko skończył się w Bieszczadach właśnie, ponieważ tam był taki wyjazd i jak już mówimy o dzieciach, to nasz Michał właśnie jest bieszczadzki, chociaż bardzo perkozowy, bo myśmy w zasadzie, Ewa tu pracowała etatowo, ja prowadziłem tu ciemnie, fotograficzną, robiłem kolorowe zdjęcia siedząc po nocach. I mam tyle tego archiwum fotograficznych, że kiedyś spędziłem 2 miesiące nad zdjęciami i jak zobaczyłem, skanowaniem zdjęć.
jak zobaczyłem, że zrobiłem dopiero 1/8 tego wszystkiego, to się po prostu załamałem i pomyślałem, że chyba będę musiał to odłożyć jakoś na później, ale rzeczywiście dokumentacji mam bardzo dużo. I rzeczywiście, natomiast nie, chyba... Ale i w te kółamko pozbierane. Iwka strzela to na fejsie. Tak, Janusz pamięta dobrze nasz ślub. Myśmy z Ewą mieli ślub cywilny w maju w Olsztynie, gdzie studenci zrobili nam juwenalia zupełnie niespodziewanie. Mieliśmy wesele cywilne tu, z bujanym fotelem. I Jasiek, który tam przygrywał ciągle, podżegał do niecnych czynów. Natomiast ślub kościelny mieliśmy w ogóle na Stecówce u Józefa Brody i też mi jest tak troszkę smutno, że to harcerstwo zapomniało o takich starych, dobrych gawędziarzach, takich wielkich postaciach. Naprawdę mało kto zna, jak ostatnio rozmawiałem z druhami ze Śląska, oni w sumie nie wiedzą. A z kolei wesele kościelne mieliśmy w Krakowie, więc jakby wszystkie te miejsca otwierają mi się jakoś tak. I też mam wspomnienie zimowe, zdecydowanie. Zdecydowanie zima dla mnie... I mimo, że uważasz się za kreatora, toś na fejsie zapytał, a jaki program, co ja mam robić? Słuchajcie, Jurku, jeszcze tylko na koniec, tylko na koniec. Chcę powiedzieć, w 2010 roku, jeszcze przed śmiercią Bogusia Szyderlego założyliśmy ruch Mój Ulubiony Kolor Zielony. Mieliśmy bardzo piękny wyjazd do Zakopanego i mamy, zresztą od początku, to był taki moment i myślę, że tym akurat znajdę zrozumienie w tym towarzystwie. Bo ja też doszedłem do takiego momentu, w którym jak Boguś Szyderli w 2009 roku, będąc już zrujnowany życiem, wymyślił kolejny ustrzykaniec, to powiedziałem, Boguś, może wystarczy. I na następny dzień rano powiedziałem, wiesz, musimy założyć raczej taki ruch, który będzie dokumentował to, a nie robić już nowe festyny. I rzeczywiście myślę, że to był bardzo dobry ruch. Założyliśmy właśnie to stowarzyszenie Mój Ulubiony Kolor Zielony. Wprawdzie udało nam się w szerszym gronie spotkać tylko raz w Zakopanem. Jeszcze z Bogusiem Szyderlim, ale wierzę, że to jakby otwiera nam taką też drogę dokumentacyjną. Zdecydowanie też w takich kategoriach o tym wszystkim myślę. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jutro czas na pogadanie, także i dziękuję. Czy ktoś nie miał okazji powiedzieć